Witam Państwa na kolejnym odcinku webinaru BIM dla producentów. Dzisiaj gościnnie reorganizujemy webinar wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, a poruszymy dzisiaj kwestie związane z PIM-em, czyli Product Information Management System, ze standardem ETIM, oczywiście w kontekście obiektów BIM-owych i oczywiście w kontekście producentów. Jeśli nie mieli Państwo wcześniej możliwości obejrzeć poprzednich odcinków naszych webinarów, oczywiście zapraszamy na stronę bimstreamer.com do zakładki Wiedza, w której znajdą Państwo nagrania z poprzednich odcinków. Jeżeli nie słyszą Państwo nas, ponieważ czasami też mogą być takie problemy, trzeba nacisnąć na ekran na środku, żeby nas odmutować. Domyślnie to narzędzie wycisza głos wszystkim. Dobrze, wróćmy do naszego webinaru i chciałbym dzisiaj zaprezentować naszych dzisiejszych gości, a są nimi Krzysztof Dolny, który jest współzałożycielem spółki Femax oraz UPIM Data Poola. Witaj, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie. Oprócz tego mamy następnego gościa, którym jest prezes ETIM Polska i członek zarządu pracodawców SHE, Tomasz Borus. Witaj, Tomku. Witam, dzień dobry, dzień dobry. A jeśli chodzi o naszą agendę spotkania, będzie ona podzielona na trzy części. Pierwsze dwie części dotyczyć będą bibliotek BIM-owych oraz tego, w jaki sposób w ramach bibliotek BIM-owych możemy zarządzać informacją z poziomu systemu zarządzania informacją, jakim jest system PIM. Podsumowujemy te dwie pierwsze części demem, na podstawie którego za pomocą informacji dostarczonych przez UPIM, czyli środowisko, którego współwłaścicielem jest jeden z naszych dzisiejszych prelegentów, przetransportujemy dane do obiektów BIM-owych. W drugiej części Tomek przybliży nam, czym jest standard ETIM oraz ETIM-MC, i tą część również podsumowujemy demem, w którym wykorzystujemy zarówno atrybuty ETIM-owe opisujące metadane, jak i atrybuty MC opisujące geometrię, które zostaną wprowadzone do obiektów BIM-owych po to, żeby przechowywać tam metadane i geometrię odpowiednio wysterować. Na samym końcu z chęcią posłuchamy Państwa pytań i na nie odpowiemy, jeżeli będziemy mieć jeszcze na to czas. A wracając do początku, jeśli chodzi o biblioteki BIM-owe, dla części z Państwa może będzie to coś nowego, dla części może być to pewnego rodzaju przypomnienie, utrwalenie wiedzy. Chciałbym poruszyć temat, czym tak naprawdę są obiekty BIM-owe, czym są biblioteki BIM-owe, ponieważ w kontekście całości webinarium będziemy do tego tematu bardzo często wracać. I jeśli chodzi o same biblioteki BIM-owe, czy tak zwany BIM content, jak często też ostatnimi czasy się je nazywa, nasuwa mi się cytat jednego z bardziej znanych marketerów ze Stanów Zjednoczonych, który twierdzi, i myślę, że bardzo słusznie, że content, czyli treść, w tym przypadku nasza biblioteka BIM-owa, jest powodem, dlaczego w ogóle ktoś zaczyna czegoś szukać. I można powiedzieć, że biblioteki BIM-owe i to, że ktoś chce ich szukać, jest pewnym motorem napędowym do tworzenia ich przez producentów, o czym opowiem za chwilę. Ale skąd w ogóle biblioteki BIM-owe powstały? Chodzi o to, że producenci różnych oprogramowań BIM-owych, takich jak oczywiście najbardziej popularny Revit czy Archicad, ale też Allplan, Tekla, Vectorworks, w ramach swoich platform dostarczali wbudowane obiekty biblioteczne, okna, krzesła, drzwi, ściany. Aczkolwiek w pewnym momencie zauważono, że standardowe biblioteki oferowane przez producentów oprogramowań BIM są po prostu niewystarczalne. Dlatego pojawiła się nowa nisza na rynku. W ramach tej niszy powstały dwa, można powiedzieć, typy usług, które tą niszę starały się zaadresować. Jedną z tych grup były osoby czy też firmy oferujące usługi tworzenia takich bibliotek. Drugą niszą
były, powiedzmy, pewnego rodzaju rozwiązania platform webowych, platform dostępnych przez, z poziomu przeglądarki www, które umożliwiały i nadal umożliwiają opublikowanie bibliotek BIM-owych online. Są to pewnego rodzaju, można powiedzieć, marketplace'y porównywalne do, powiedzmy, w normalnym świecie do takich marketplace'ów jak Allegro czy Amazon, gdzie wielu producentów zamieszcza swoje obiekty po to, no właśnie, po co? Po to, żeby można było je zalokować w produktach budowlanych. I to jest tak naprawdę główny powód przygotowywania bibliotek BIM-owych przez producentów. I powód jest jak najbardziej słuszny, ponieważ zgodnie z raportem NBS, czyli Agencji ze Zjednoczonego Królestwa z 2017 roku, przeszło 70% projektantów, specjalistów BIM-owych uważa, że obiekty BIM-owe, obiekty biblioteczne powinny być przygotowywane właśnie przez producentów. To w jaki sposób obiekty BIM-owe powinny być przygotowywane, powinny być dostosowywane do odpowiednich grup odbiorczych, jaki powinny mieć poziom informacji zawartej w sobie i jaka informacja w ogóle tam powinna się znajdować. Myślę, że to jest pewnego rodzaju temat na osobne webinarium i jeżeli Państwo będą uczestniczyli w naszych kolejnych odcinkach, na pewno ten temat wkrótce poruszymy. Na dzisiejszym spotkaniu stricte skupiamy się na bibliotekach BIM-owych, czym one są i w jaki sposób mogą one zostać połączone z informacją produktową z zewnętrznych systemów, takich jak chociażby systemy klasy PIM. Więc wróćmy tak naprawdę do tematu tego, czym są biblioteki BIM-owe. Biblioteki BIM-owe to jest tak naprawdę zbiór dwóch typów danych. Jedne dane dotyczą danych geometrycznych, drugie dane dotyczą danych niegeometrycznych, tak zwanych metadanych. W ramach połączenia tych dwóch podzbiorów tworzymy obiekt BIM-owy, bibliotekę BIM-ową, BIM-owy content. Zwał jak zwał, są to synonimy, aczkolwiek oznaczą generalnie to samo. Czyli biblioteki BIM-owe to tak naprawdę geometria i dane niegeometryczne. Bardzo często dane niegeometryczne, czyli tak zwane metadane, są zaniedbywane i w dużej mierze skupiane jest tutaj uwaga na danych geometrycznych. Jest to dość zasadniczy błąd, ponieważ to właśnie metadane są kluczowe w kontekście obiektów BIM-owych, a nie piękna geometria, wręcz przeciwnie, geometria powinna być jak najbardziej w BIM-ie uproszczona, żeby nie obciążać niepotrzebnie komputera projektanta. Jeśli chodzi o pliki BIM-owe, obiekty BIM-owe, co my tak naprawdę możemy w nich przechowywać? Zasadniczo wszystko, co z punktu widzenia danej grupy odbiorczej, do której dane pliki BIM-owe chcemy przekazać, może mieć znaczenie. Mogą to być karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości. Co więcej, obiekty BIM-owe to również geometria, więc możemy tą geometrię w jakiś sposób parametryzować. Możemy mieć różne warianty produktowe z różnymi wymiarami, z różnymi rodzajami przyłączy, z różnymi strefami serwisowymi. To wszystko można parametryzować, co więcej, można to uzależniać od konkretnych regionów, ponieważ w jednym regionie dane produkty mogą występować, w innym nie. Mogą dane regiony mieć różne regulacje prawne wymuszające na danych geometrycznych inne zachowania. Oprócz tego możemy oczywiście przechowywać informację produktową, taką jaką normalnie przechowywalibyśmy w kartach katalogowych, ale też w katalogach online czy w katalogach drukowanych. Co więcej, ponieważ bardzo często obiekty BIM-owe mogą być wykorzystywane w przetargach publicznych, dana informacja produktowa może też być zaprezentowana w postaci zanonimizowanej w taki sposób, żeby taki obiekt biblioteczny mógł być wykorzystany właśnie w projektach publicznych. No i oczywiście na samym końcu dane marketingowe, czyli kwestie związane z korzyściami ze skorzystania z danego produktu, ale nie tylko, bo to mogą być dane marketingowe, które nie tylko udostępnimy, ale też które jesteśmy w stanie skolekcjonować dzięki właśnie temu, że ktoś pobiera chociażby z naszej strony dany produkt biblioteczny. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest konkretna popularność danych produktów
chociażby na danych regionach, a nawet już w konkretnych grupach odbiorczych. O tym też powiem w dalszej części prezentacji. Jak w takim razie producenci najczęściej działają z wykorzystaniem bibliotek BIM-owych? Zaczyna się z reguły od stworzenia bibliotek BIM-owych przez różnego rodzaju specjalistów BIM-owych. Mogą to być specjaliści wewnętrzni albo tak zwani BIM content providerzy, wspominałem o nich w jednym z poprzednich slajdów, czyli firmy specjalizujące się w przygotowywaniu takiego BIM-owego contentu. W momencie, kiedy taki content zostaje przygotowany, no musimy go gdzieś umieścić, więc mamy dwie opcje umieszczenia go. Najczęściej umieszczamy go albo na stronach producenckich, czyli umieszczamy go u siebie na serwerach, na naszych stronach www, w naszych katalogach online'owych, albo na zewnętrznych portalach BIM-owych, które właśnie, tak jak wcześniej porównałem je trochę do Allegro czy do Amazona. Na podstawie umieszczonych tam danych dajemy możliwość projektantom BIM-owych pobrania tych danych i umieszczenia ich w swoich projektach, tylko że to podejście bardzo często jest niewystarczające, ponieważ nie adresuje wszystkich potrzeb producentów. A jakie są to właśnie potrzeby? No przede wszystkim informacja produktowa, która jest zamieszczana w bibliotekach BIM-owych. Ktoś ją musi zamieścić. Ta informacja może być bardzo szczegółowa bądź mniej szczegółowa i w zależności od różnych regionów może zawierać różne zestawy danych, może zawierać różne zestawy danych nie tylko w kontekście ich ilości, ale też chociażby w kontekście ich wartości, ponieważ różne zestawy danych mogą być dostępne w języku polskim, w języku angielskim, w języku francuskim czy niemieckim. Myślę, że w kwestii wielojęzyczności Tomek Boruc opowie trochę więcej w kontekście standardu ETIM, aczkolwiek jeśli chodzi o same biblioteki BIM-owe, wielojęzyczność jest również i ogólnie kwestia regionalizacji jest również bardzo istotna. Oprócz tego kwestia aktualizacji danych, szczególnie bardzo istotna w kontekście produktów budowlanych. Znam sytuację z życia wziętą, w której architekci wykorzystali obiekty BIM-owe, zamieścili je w projekcie, po czym okazało się już na budowie, że jak produkty zostały dostarczone na plac budowy, dane geometryczne nie zgadzały się z danymi geometrycznymi z obiektów BIM-owych, ponieważ nigdy ich nie zaktualizował. Skończyło się to oczywiście skuwaniem przeszło 200 otworów zbrojonego betonu i zamawianiem specjalnej maszyny ze Skandynawii. Także kwestia aktualizacji danych w obiektach BIM-owych jest bardzo, bardzo istotna. Należy też pamiętać o aspekcie związanym z wersjonowaniem. Trzeba pamiętać, że produkty, które są reprezentowane przez obiekty BIM-owe, są umieszczane w inwestycjach na wiele, wiele lat. I czy to facility manager, czy inwestor, właściciel obiektu, który chciałby stworzyć tak zwany digital twin, czyli cyfrową reprezentację istniejącego obiektu, chciałby w jakiś sposób przygotować taką dokumentację w BIM-ie, powinien mieć dostęp do produktów, czy też obiektów bibliotecznych reprezentujących dane produkty w czasie, w którym faktycznie dany produkt kupił. Czyli załóżmy, dzisiaj mamy 2021, ale inwestycja została zakończona w 2018 roku i w tym roku inwestor zakupił na przykład okna, czy na przykład grzejniki, czy pompy ciepła danego producenta. Jeżeli tworzy taki cyfrowy bliźniak, powinien mieć dostęp do historycznej wersji takiego obiektu, ponieważ on najprawdopodobniej na przekroju ostatnich 3 lat wyewoluował, zawiera zupełnie inne informacje produktowe, a może też w jakiś sposób zupełnie inaczej wygląda pod kątem geometrycznym. I ostatnie wyzwanie, które niejako jest wyzwaniem z punktu widzenia, czy tam na pierwszy rzut oka może dość trywialnym, później jak też o tym jeszcze opowiem, nie jest to takie trywialne, kwestia publikacji danych. Czyli nieważne jak aktualne, jak dostosowane do konkretnych regionów, jak dokładną informację i w ilu wersjach dane biblioteki są dostępne, jeżeli ich nie udostępnimy
projektantom w łatwy sposób, po prostu oni z nich nie skorzystają. Dlatego kwestia publikacji, spójnej publikacji informacji produktowej jest bardzo, ale to bardzo istotna. I tymi wszystkimi wyzwaniami w kontekście bibliotek BIM-owych chcielibyśmy zaadresować te wszystkie wyzwania systemami zarządzania informacją produktową, takimi chociażby jak systemy klasy PIM. Oczywiście w połączeniu z systemami do zarządzania obiektami BIM-owymi, które te dane z systemów PIM będą pobierały i odpowiednio do obiektów BIM-owych wprowadzały. Także czym jest PIM i dlaczego został stworzony? PIM nie jest jednym systemem, oczywiście PIM to jest tak naprawdę koncepcja systemowa, tak jak systemy klasy CRM, tak jak systemy klasy ERP, tak też są systemy klasy PIM. I czym one są i dlaczego w ogóle powstały? A więc systemy PIM należy rozpatrywać w kontekście tego, że jest to system, który ma nam umożliwić dostęp do różnej grupy odbiorczej, która korzysta z różnych kanałów informacyjnych. W ramach tych kanałów informacyjnych, kanałów marketingowych, możemy dostarczać naszym różnym użytkownikom różne zbiory danych. I z punktu widzenia producentów mamy różne grupy odbiorcze. Mamy architektów, mamy planistów, mamy projektantów, mamy konstruktorów, mamy instalatorów, mamy inwestorów, mamy general kontraktorów i mamy oczywiście facility managerów, czyli administrację. I każdy z tych grup odbiorczych może być zainteresowany różnymi zestawami informacji. Co więcej, mogą korzystać z zupełnie innych źródeł, z których te informacje chcieliby pobierać, tak zwanych kanałów marketingowych. Część z nich może być zainteresowana pójściem do fizycznego sklepu, część z nich z kontaktu telefonicznego. Projektanci, architekci BIM-owi najprawdopodobniej będą chcieli wejść na jakąś stronę internetową i pobrać biblioteki BIM-owe w celu zamieszczenia ich w swoim projekcie. Możliwe też, że będą chcieli korzystać z różnego rodzaju dodatków, wtyczek do aktualnie najbardziej popularnych programów BIM-owych, tak żeby nie trzeba było nawet takiego programu BIM-owego opuszczać, tylko bezpośrednio z niego przeciągnąć sobie dane produkty danego producenta bezpośrednio do projektu. Niektóre grupy odbiorcze, tacy jak inwestorzy, mogliby być zainteresowani wykorzystywaniem aplikacji mobilnych, gdzie w ramach rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości takowe produkty mogliby oglądać tudzież na targach, czy nawet faktycznie na placu budowy, a instalatorzy również mogliby korzystać z podobnej aplikacji mobilnej, chociażby po to, żeby dostawać informacje o tym, w jaki sposób należy zainstalować dany produkt, w jaki sposób należy go serwisować. Z podobnej informacji mogliby być zadowoleni również administratorzy obiektów. I producenci zauważają ten trend i myślą o tym, żeby dostarczać informacje różnymi kanałami. Bardzo często niestety te kanały nie są ze sobą skorelowane i może dojść do sytuacji, w której informacja w obiektach BIM-owych jest zupełnie inną informacją niż informacja na stronie producenta w katalogu online-owym, jest zupełnie inną informacją niż informacja produktowa w aplikacji mobilnej dla instalatorów. I nie zmienia to jeszcze, i jeszcze jak nałożymy na to fakt taki, że informacja może się różnić w zależności od regionów, w zależności od języków, no to mamy dość spory galimatias, z którym tak łatwo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Dlatego ideą publikacji wielokanałowej jest tak zwany omnichannel. I omnichannel jest to strategia publikacji wiadomości i informacji produktowych w sposób skorelowany, co więcej, zarządzany centralnie. Czyli z punktu widzenia producentów jestem w stanie centralnie zarządzać informacją produktową, dostosowywać ją do odpowiednich regionów, dostosowywać ją do odpowiednich grup odbiorczych i w momencie, kiedy ja coś zmienię, to propagować tą zmianę do wszystkich podpiętych kanałów marketingowych, gdzie BIM jest jednym z takich kanałów. I właśnie takim
centralnym punktem zarządzania informacją produktową są systemy klasy PIM. W ramach tych systemów jesteśmy w stanie w sposób ustrukturyzowany zdefiniować informację produktową, najczęściej w formie drzewa hierarchicznego. To drzewo hierarchiczne może być różne w zależności od regionów, różne w zależności od krajów, różne w zależności języków i różne w zależności od generalnie kanałów, ponieważ zupełnie inne dane mogę być zainteresowany publikować do wholesalerów, do hurtowników, zupełnie inne na mój katalog online'owy, zupełnie inne do plików BIM-owych. Część z nich może się powielać, część z nich może się nakładać, a część z nich może być zupełnie inna. I właśnie PIM jest rozwiązaniem, które ma nam zaadresować tego typu wyzwania. W ramach strategii omnichannelowej w kontekście BIM-u, co możemy tak naprawdę zyskać? Przede wszystkim centralnie zarządzamy bibliotekami BIM-owymi. Nie ma sytuacji, w której jeżeli chcielibyśmy opublikować bibliotekę BIM-ową na swojej stronie, na stronie zewnętrznego dostawcy, takiego jak chociażby portale BIM-owe, o którym wspomniałem, aczkolwiek również ostatnimi czasy rozmawiamy z dużymi hurtowniami z Europy Zachodniej, które również chcą przechowywać obiekty BIM-owe i udostępniać je swoim klientom. Nie ma w tym momencie przy strategii omnichannelowej w kontekście BIM-u możliwości, że dane o obiektach BIM-owych są nieaktualne, ponieważ jeżeli one są pobierane z systemu klasy PIM i wprowadzane do obiektów BIM-owych, to każda zmiana w systemie PIM spowoduje zmianę w obiektach BIM-owych, które później zostaną opublikowane do odpowiednich kanałów marketingowych. I właśnie centralne zarządzanie, tutaj już też wyprzedziłem trochę drugi punkt, aktualizacja danych. Aktualizacja danych musi się odbywać w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie, to jeżeli jesteśmy producentem, który chce zaadresować wiele regionów, wiele kanałów marketingowych dostępnych na zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dostawcach usług, robienie tego w sposób automatyczny może być zadaniem stosunkowo karkołomnym. Dostosowanie do kanałów też jest istotną sprawą. No, zupełnie inaczej będą wyglądać nasze informacje produktowe w Niemczech, a zupełnie inaczej w Polsce. Chociażby już kwestia samych języków, aprobat technicznych czy certyfikatów jakości. Aczkolwiek też może to dotyczyć różnego rodzaju portfolio produktowego. Dany producent w różnych krajach może sprzedawać nie tylko różne produkty, może mieć różne hierarchie produktowe, jak również różne warianty produktowe, czyli rodzina produktowa niby może być jedna, aczkolwiek w ramach różnych regionów poszczególnych wariantów może być mniej bądź więcej. To też w kontekście obiektów BIM-owych można dostosować i jest to problematyczne, jeżeli producenci tego nie robią. Znam przykład architekta, który przestał korzystać z dość popularnych portali BIM-owych, ponieważ stwierdził, że nie ma sensu z nich korzystać, skoro on nie ma pewności, że produkt, który on faktycznie pobierze, jest możliwy do zakupienia na rynku, w którym dana inwestycja będzie realizowana. Chodzi też o kwestię zasięgu. Chcemy, żeby nasze obiekty BIM-owe, nasz BIM content był widoczny, był odwiedzany przez jak największą grupę odbiorczą. Dlatego też może się okazać, że w zależności od konkretnych regionów powinniśmy korzystać z zupełnie innych kanałów dostępu do zasięgu projektantów, zasięgu designerów BIM-owych. W jednych krajach jeden dany portal BIM-owy może być mniej lub bardziej popularny. W Polsce mamy jeden popularny portal lokalny, w Anglii czy w Beneluxie mamy zupełnie inny, mamy jednego gracza takiego głównego, aczkolwiek jeśli się popatrzy na poszczególne regiony, on w konkretnych regionach, jego popularność nie jest tak wysoka. Oprócz tego oczywiście dochodzi kwestia tego, czy chcemy zamieszczać informacje również na własnych stronach internetowych, które mimo wszystko cieszą się większym zaufaniem, jeśli chodzi o aktualność danych, niż zewnętrzni dostawcy, tacy jak portale BIM-owe. Dlatego tutaj kwestia zwiększenia zasięgu przy pomocy strategii omnichannelowej, która umożliwia nam publikację do różnych kanałów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, biorąc pod uwagę również różne zachowania i przyzwyczajenia
naszej grupy odbiorczej może być istotna, żeby adresować zarówno kanały zewnętrzne, jak i kanały wewnętrzne. W przypadku kanałów wewnętrznych jesteśmy oczywiście w stanie zbierać dane statystyczne do przeprowadzania różnego rodzaju analiz rynkowych, tak zwanego business intelligence, i w momencie, kiedy tak naprawdę mamy strategię omnichannelową zarządzaną po naszej stronie, to my jesteśmy właścicielem tych danych, a nie zewnętrzni prowajderzy. Wspomniana też wcześniej kwestia anonimizacji danych jest dość istotna. Jeżeli chcielibyśmy, żeby nasze obiekty BIM-owe były wykorzystywane w przetargach publicznych, to lepiej dostarczyć mechanizm do generowania automatycznie obiektów zanonimizowanych w sposób, w który my to kontrolujemy, niż zmuszać projektantów do tego, żeby próbowali anonimizować nasze obiekty BIM-owe samemu. I na sam koniec chodzi też przede wszystkim o tak zwany brand awareness, czyli o to, żeby wraz z naszymi obiektami i z kanałami, którymi je dystrybuujemy, nasza świadomość naszej marki zostawała wśród projektantów. Więc to są generalnie korzyści związane z wykorzystywaniem strategii omnichannelowej, która jest możliwa dzięki połączeniu systemu informacji produktowej, jakim jest system PIM, z systemami zarządzania obiektami BIM-owymi. I teraz chciałbym zapytać naszego dzisiejszego gościa, pana Krzysztofa, który reprezentuje takie rozwiązanie, jakim jest właśnie UPIM. Jest to data pool, w którym obecnie przechowywane jest przeszło 1 200 000 produktów, przeszło 130 producentów. I w związku z tym chciałbym panu Krzysztofowi zadać kilka pytań. I pierwszym z tych pytań jest to, panie Krzysztofie, niech pan powie, czy są podobne rozwiązania na rynku polskim jak UPIM? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie, to dlaczego takich rozwiązań jeszcze nie ma? Dziękuję panie Marcinie za zaproszenie na tą konferencję. Spróbuję podzielić się właśnie tymi doświadczeniami. Jest to dla mnie też ciekawa przygoda, jak podjąłem się tego wyzwania, bo rzeczywiście nie znalazłem odpowiedników, ale spróbowaliśmy zrobić coś zgodnie z naszymi, powiedzmy, takimi wyobrażeniami. Czemu tego nie ma? Czemu takich rozwiązań nie ma? Bo to nie jest łatwe. To jest naprawdę trudne do wykonania na odpowiednim poziomie, bo dane bezwzględnie powinny być aktualne, czasami są kompletne także, ale aktualność jest najważniejsza. A nasz rynek branżowy ukształtował się spontanicznie przez ostatnie 30 kilka lat już. Znajdują się na nim liczni dystrybutorzy i w toku realizacji zetknęliśmy się z problemami, których nie braliśmy w ogóle pod uwagę. To było zderzenie nowe, ale potrzeba stworzenia ogólnej bazy danych jest problemem bliskim dla firm dystrybucyjnych, a przeważnie niedocenianym przez producentów. Duże firmy dystrybucyjne samodzielnie jakoś to rozwiązują i nie dzielą się za bardzo z innymi. Ale jeżeli myśmy zaczęli zweryfikować ich zasoby, ich bazy, okazało się, że obejmują tylko one fragment tych danych. W związku z tym małe firmy są skazane właściwie na sytuację, kiedy nie ma do tego narzędzi, muszą prowizorycznie jakoś sobie radzić z tymi danymi i przeważnie są przez to w trudniejszej sytuacji, mają ich pozycja konkurencyjna, ich dostęp do danych jest bardzo ograniczony. Rozumiem. A w takim razie od kiedy UPIM jest dostępny na rynku i rozumiem, że zabraliście się za to dlatego, że takich rozwiązań na rynku nie było, ale od kiedy UPIM jest już dostępny? Od mniej więcej 12 miesięcy, czyli od lipca ubiegłego roku, kiedy już powstała baza produkcyjna. Ten potrzeba dojrzewała wiele lat, ale od 2 lat już działamy bardzo realnie, powołaliśmy spółkę celową do tego, żeby ten temat udało się zrealizować. I rozumiem. Było dla rozumiem. Nas oczywiste, że potrzebujemy takiej bazy danych, która będzie dostępna
dla każdego handlowca i będzie zawierać aktualne dane. Właśnie tutaj kwestia aktualności danych. Pan mówił, że jest to bardzo istotne. A czy zdarzają się błędy, jeśli chodzi o kwestię aktualności bądź niekompletności danych? Ależ oczywiście, że błędy są, ale w momencie, kiedy mamy jakby od razu testowaną bazę przez dystrybutorów, te błędy szybko się ujawnia. I o ile mało jest potknięć z naszej strony, gdyż struktura samej bazy jest bardzo prosta i taka logiczna, przez co uchroniliśmy się od kłopotów wynikających z nadmiernej funkcjonalności, o tyle błędy, które są w bazach producentów, często oni o tym nie wiedzą, że mają takie błędy, ale my ich szybko informujemy, bo przy walidacji danych takie sprawy się ujawnia. I dążymy oczywiście do kompletności, do pełnego zakresu tych danych, ale dla nas wprowadzenie do systemu danych ograniczonych i danych pełnych to jest dokładnie taka sama praca, więc liczymy, że producenci docenią to i będą korzystać z tego, że taką możliwość im stworzyliśmy. Czyli system jest kierowany głównie dla producentów, czy mogą też z niego skorzystać inne grupy odbiorcze, nie wiem, instalatorzy, profesjonaliści, dystrybutorzy? Generalnie jest to baza przeznaczona dla profesjonalistów. Jest funkcjonalna tylko dla nich. Klienci indywidualni potrzebują zupełnie innych rozwiązań. Ale dzięki tej bazie dystrybutorzy szybciej docierają do potrzebnych danych, unikają pomyłek, błędnych zamówień. W tym zakresie jest to naprawdę zauważalny efekt. Ograniczenie niezgodności jest czymś, co trudno przecenić. Gdy producent, bo jeszcze możemy powiedzieć, ograniczenie niezgodności jest rzeczą ważną, ale można też korzystać poprzez aplikację webową albo można korzystać z komunikacją do UPIMA poprzez API. I wtedy jedna platforma zastępuje wiele platform producenckich. Gdy producent nie udostępnia serwisu API, to my to załatwiamy. W praktyce trudno sobie wyobrazić jednoczesny dostęp poprzez API do setek producentów, a obecnie stało się to możliwe. I łatwa aktualizacja danych w tych zasobach jest poprzez to, że one są ujednolicone. Więc to wszelkie zmiany cen, wszelkie dopisywanie nowych produktów, kasowanie już nieaktualnych. Rozumiem. Tutaj akurat poruszył Pan kwestię API, o tym też będziemy mówić na etapie, w którym będziemy prezentować właśnie demo przeniesienia danych właśnie z UPIMA do obiektów BIM-owych, właśnie z wykorzystaniem wspomnianego przez Pana Krzysztofa API. A jeśli chodzi o same oczekiwania klientów, co klienci mówią w kontekście współpracy właśnie z UPIM-em? Więc funkcje naszej platformy zostały zaprojektowane od początku, skierowane na profesjonalistów i one spełniają swoje zadanie. To jest miłe dla nas, że użytkownicy nie upominają się o nowe funkcje. Użytkownicy upominają się o więcej danych i rozumiem. Na tym należy się rzeczywiście skupić. Poza tym jeszcze pandemia, z którą zderzyliśmy się dość dotkliwie, spowodowała, że działania marketingowe też były ograniczone w zakresie promocji tej bazy danych i możliwości korzystania z nich, ale umożliwiliśmy to poprzez każdego z naszych partnerów. Nasi partnerzy są jednocześnie administratorami, którzy mogą też udostępniać swoim kontrahentom, swoim klientom czy swoim pracownikom, mogą udostępniać dostęp do całej tej bazy. Mało tego, mogą też ten dostęp customizować. Możemy uwzględniać ich specyficzne potrzeby, na przykład w przypadku marki własnej, gdzie chcą, żeby dostęp do tych danych był ograniczony tylko do wybranych, powiedzmy, osób. Rozumiem, rozumiem. A jeśli chodzi o to, żeby było faktycznie więcej danych na platformie, rozumiem, że dane pochodzą od producenta, czyli włączanie producentów do tego projektu odbywa się na takiej zasadzie, że producenci się do Was zgłaszają, Wy się zgłaszacie do nich. Na jakich zasadach właśnie współpraca wygląda z producentami? Funkcje na początku było to wyłącznie nasza inicjatywa.
ale obecnie coraz częściej producenci sami pytają się o zasady korzystania z platformy. Okej, okay. Czyli popularność przez te 12 miesięcy na tyle wzrosła, że producenci sami się zaczynają zgłaszać do UPIM-a. Tak, coraz częściej to występuje. Bardzo nas to cieszy, gdyż cieszy nas w ogóle zaufanie producentów, że zgodzili się na uczestniczenie w takim projekcie i że powierzyli nam te swoje dane. Oczywiście większość tych danych, albo właściwie wszystkie, są danymi jawnymi, więc to nie jest jakby jedyna forma naszego działania, ale jeżeli producenci w tym uczestniczą, jest to dla nas dużo lepsza sytuacja. Czyli w jaki sposób, na jakich zasadach wygląda taka współpraca? Jeżeli byłbym producentem i chciałbym uczestniczyć w ramach projektu UPIM? Jest to bardzo proste. Uzgadniamy zakres danych do publikacji, ustalamy warunki finansowe, podpisujemy prostą umowę i gdy dostaniemy te dane, na przykład poprzez nawet przekazanie ich w formie arkusza Excel, za dwa dni one są dostępne w bazie dla użytkowników. Rozumiem, rozumiem. Czyli tutaj wspomniał Pan, że jeśli chodzi o kwestie oczekiwań klientów, nie ma ich specjalnie dużo, ponieważ UPIM ich obecnie zadowala, brakuje, może nie tyle co brakuje, co jest potrzeba dostarczania większej ilości danych. Ale czy pomimo tego są jakieś plany na przyszłość, jeśli chodzi o nowe funkcjonalności? Tak, mamy... To nie znaczy, że nasi użytkownicy nie mają żadnych takich pomysłów, jak najbardziej są. I poza tym, że będziemy i zamierzamy ciągle zwiększać ilość prezentowanych danych i listę producentów, to na przykład nasi partnerzy zaproponowali, żeby można było wyróżnić w taki sposób dane wskazanych przez nich producentów dla ich klientów, dla ich grupy klientów, że na przykład oni mają, jest to grupa zakupowa i oni mają podpisane umowy z tymi producentami i wtedy ktoś przeszukując bazę będzie widział, z którym producentem, którym produktem łączy go stały już łańcuch dostaw. To jest bardzo duże ułatwienie rzeczywiście i tą funkcję będziemy starali się stosunkowo szybko tutaj uruchomić w ramach naszej bazy PIM. No rozumiem, rozumiem. No to myślę, że to było bardzo ciekawe, co Pan powiedział i może zobaczmy, jak to działa w akcji, czyli w jaki sposób moglibyśmy wykorzystać dane, które znajdują się w data poolu, jakim jest UPIM i przekazać je właśnie do obiektów BIM-owych. Czyli przechodzimy teraz do sekcji, w której pokażemy takie demo. Co w ramach takiego demo zostanie pokazane. Przede wszystkim wykorzystamy platformę BIM Streamer, czyli platformę do zarządzania BIM-owym kontentem, do zarządzania bibliotekami BIM-owymi. Platforma jest dostępna zarówno w opcji SaaS, takiej, która jest udostępniona w chmurze, jak również może być zainstalowana jako oprogramowanie dedykowane na serwerach producenckich u nich we własnej infrastrukturze i zintegrowana z ich systemami. W tym przypadku została ona zintegrowana z systemem UPIM, właśnie za pośrednictwem API, o którym wspominał wcześniej pan Krzysztof. Platforma BIM Streamer jest podzielona na 5 komponentów. Jeśli chodzi o komponenty, które zostaną zaprezentowane w ramach dema, pokażemy komponent o nazwie Back Office, czyli taki panel administracyjny, który umożliwia zarządzanie obiektami BIM-owymi oraz pokazujemy wtyczkę do Revita, za pomocą której takie obiekty biblioteczne będzie można pobrać. Platforma BIM Streamer i jej moduł Back Office, do niego zostanie wgrany obiekt BIM-owy. Będzie to pewnego rodzaju obiekt wzorcowy, który nie będzie zawierał w sobie informacji produktowej. Na cele prezentacji wykorzystamy pewien grzejnik, radiator, który będzie tam dostarczony do platformy back office'owej właśnie bez informacji produktowej. Za pomocą API UPIM-owego podłączymy się do systemu UPIM i pobierzemy z niego informację produktową dotyczącą tego właśnie produktu. Dane
zostaną połączone z obiektem BIM-owym za pomocą środowiska, w tym przypadku na demie wykorzystamy środowisko Revitowe, czyli chyba najpopularniejsze środowisko BIM-owe obecnie na rynku. I co jest istotne, stworzymy nową wersję tego produktu. Czyli to nie tylko produkt zostanie, do produktu zostaną wstrzyknięte dane, ale też zostanie stworzona nowa wersja, tak żeby można było zawsze dostać się do wersji historycznej. Na samym końcu wyprodukujemy obiekt BIM-owy na bazie szablonu, który wgraliśmy na początku i danych, które pochodzą z UPIM-a i otworzymy go za pomocą wtyczki Revitowej. Co jest istotne do podkreślenia, to to, że cały proces generowania obiektu BIM-owego odbywa się po stronie serwera. Także nie ma konieczności tworzenia czy też instalowania specjalnych oprogramowań przez projektantów, tudzież nie ma problemu z wysyłaniem takiego gotowego obiektu BIM-owego do zewnętrznych systemów, ponieważ zawiera on już pełną informację, która została tak naprawdę wygenerowana w części serwerowej. Włączę teraz film, który pokazuje, w jaki sposób takie rozwiązanie zostało zrealizowane. I włączam teraz film. Jak Państwo widzą, jesteśmy obecnie w środowisku UPIM. Po numerze katalogowym znajdujemy jakiś produkt i widzimy w tym produkcie, że znajdują się tam jakieś informacje produktowe. Ponieważ jesteśmy podłączeni do systemu UPIM za pomocą API, za chwilę otworzymy panel administracyjny BIMStreamera, tak zwany moduł backoffice, wybierzemy odpowiednią rodzinę produktową. Na podstawie identyfikatora rodziny produktowej połączymy się z UPIM-em i pobierzemy te dane. Te dane zostały teraz już pobrane. Wybieramy tutaj, że interesuje nas kanał Polska, ponieważ jesteśmy w stanie generować różne pliki BIM-owe do różnych regionów, zawierających różne informacje produktowe i różne języki. I odpalamy proces, który nazywamy procesem synchronizacji. Proces synchronizacji polega na łączeniu danych produktowych z obiektami BIM-owymi w sposób automatyczny. Co więcej, również polega na generowaniu różnego rodzaju plików BIM-owych i CAD-owych. To, co teraz Państwo widzą na ekranie, po lewej stronie jest reprezentowane przez oryginalne dane w BIM-ie. Po prawej stronie widzimy już panel administracyjny BIMStreamera, który wprowadził informację produktową do obiektów BIM-owych. Jak widzimy, na chwilę obecną mamy numer katalogowy, widzimy dane, które są danymi spójnymi z danymi dostępnymi w UPIM-ie. W momencie, kiedy dane w UPIM-ie uległyby zmianie, oczywiście proces synchronizacji może być powtórzony, czy to w formie automatycznej, czy to w formie ręcznej. Tutaj już jesteśmy w pluginie Revitowym, który mógłby być jednym z kanałów, w jakimi dany obiekt BIM-owy mógłby zostać pobrany przez projektanta. Odpalimy w tym momencie właściwości produktu i widzimy, że właściwości w pliku BIM-owym znajdują się i są one zgodne z właściwościami, które widzieliśmy w UPIM-ie. Dzięki temu byliśmy w stanie udostępnić obiekt BIM-owy ze zaktualizowaną informacją produktową bezpośrednio z UPIM-a, bez konieczności używania pracy ludzkiej. Co więcej, jeżeli dany obiekt byłby dostępny na różnych rynkach, można byłoby wygenerować różne wersje językowe z różnymi zestawami atrybutów i udostępniać je projektantom. I na tym, myślę, możemy zakończyć kwestię związaną z PIM-em i z bibliotekami BIM-owymi. Tak jakby podsumowaliśmy naszym demem
pierwszą część, będziemy teraz zbliżać się do drugiej części, a mianowicie kwestii związanej ze standardem ETIM, ale tutaj oddałbym już głos Tomkowi. Tomek, scena należy do ciebie i dziękuję proszę, bardzo. Opowiedz nam, czym jest ETIM? ETIM jest międzynarodowym standardem klasyfikacji produktów i wymiany danych. O ETIM-ie trzeba mówić nie tylko jako szablonie zapisu w formacie danych, ale również trzeba mówić o protokole BME-CAD, który służy do wymiany. Ja rzeczywiście reprezentuję ETIM Polska, ale z racji doświadczenia zawodowego pracuję też dla dwóch związków hurtowni elektrycznych SHE, o których tam wspomniałeś, ale również dla hurtowni instalacyjno-grzewczych, to jest, się nazywa ZHI, Związek Hurtowni Instalacyjnych, z bardzo długim skrótem. Czym jest ETIM? ETIM to jest organizacja, która powstała w 1991 roku, obchodzi w tej chwili, w tym roku, 30-lecie istnienia w Holandii, tam, gdzie rzeczywiście wiele ciekawych pomysłów technologicznych powstało i się rozwinęło. Jest to standard, który zdobył w ciągu tych 20-30 prawie lat akceptację wielu krajów. W tej chwili jest członków organizacji krajowych jest ponad 20. Są te flagi. Nie chciałem już zmieniać tej starej prezentacji, bo w międzyczasie, w ciągu ostatniego roku, do ETIM International zostały przyjęte organizacje krajowe z Węgier, Słowenii. Usłyszałem w czasie ostatniego spotkania, że ostatnio jakaś grupa firm z Australii, Nowej Zelandii chciałaby się również do ETIM-u przyłączyć, ponieważ no nie ma chyba tylko Ameryki Południowej wśród członków, ponieważ jest Rosja, więc większość kontynentów jest reprezentowana. Obejmuje ETIM sektor, ja wyjaśnię, co to jest ETIM, mam na razie parę rzeczy podstawowych. Obejmuje w tej chwili różne sektory, bo to jest istotne dla porządkowania danych. Zaczęło się od sektora elektrycznego, grupa instalatorów, producentów i hurtowni, bo to też jest istotne. Zrozumiała, że żeby wymieniać dane, to o czym wcześniej mówiliśmy, warto to zestandaryzować. Zaczęło się od sektora elektrycznego, 7 lat później dołączył sektor instalacyjno-grzewczy, ponieważ sektor budowy statków jest istotny. 15 lat temu dołączył również ten sektor, budownictwo, kilka lat później i w ostatnim okresie dzięki dołączeniu jednej z grup standaryzujących opis narzędzi w ubiegłym roku formalnie została dołączona, stworzona grupa pod tytułem narzędzia. No i to tyle. O co chodzi w ETIM-ie? To myślę, że to jest ważne. ETIM jest szablonem do opisu produktów, nie jest bazą danych, jest tylko strukturą, według której się opisuje produkty. Jaka jest logika tej struktury? Zaczyna się, identyfikuje się grupy produktów. Tą grupą produktów są różne, nie wiem, rury, zawory, w tym przypadku źródła światła, ale przejdziemy do tego. Wewnątrz grup identyfikuje się klasy produktowe, które można też nazywać różnymi synonimami. Przykładem, którym tutaj się chcę posłużyć, jest żarówka, ale formalnie to można powiedzieć źródło światła, świetlówka, żarówka, żarówka LED-owa, LED-ówka, różne sformułowania można używać do opisania klasy, więc te wszystkie nazwy można użyć. Wewnątrz klasy definiuje się atrybuty produktu, parametry, które go opisują. I te atrybuty mogą mieć różny charakter, w zależności od klasy, mogą być alfanumeryczne, numeryczne, mogą dotyczyć zakresu, mogą być logiczne, że coś zawiera jakiś element, który jest. I po kolei grupa produktów źródła światła ma swoją nazwę, zaczyna się od EG i odpowiedni kod
zapisany cyframi. Klasa, wybrałem tutaj świetlówkę kompaktową, to już teraz może coraz rzadziej spotykaną, ze zintegrowanym statecznikiem. Jest na to odpowiednia klasa, w ten sposób się identyfikuje produkt i atrybuty dotyczą sposobu mocowania, mocy tego źródła światła, zakresu częstotliwości, może dotyczyć temperatury barwowej, bo też może być w jakimś zakresie i może jest też atrybut logiczny, czyli czy zawiera ten statecznik, czy nie. To, co jest zawarte w ETIM-ie, to są właśnie te wartości, to, co jest zawarte w ETIM-ie, to jest no, przykład sklasyfikowanego produktu, właśnie ta sama świetlówka jest opisana no, większą ilością parametrów, dla jasności nie chciałem ich używać. W ten sposób wygląda ten opis. Wygląda logika tego opisu ułożonego według klasyfikacji ETIM. A tak to wygląda screenshot ze strony ETIM International. Chcę pokazać ten screenshot, żeby pokazać, jak łatwo jest zmieniać wersje językowe. Wszystkie kraje, które przygotowały dane, to wymienione 20-21, mają swoje wersje językowe i zmiana wersji językowej, a co za tym opis wszystkich parametrów od opisu grupy, klasy identyfikowanej poprzez ten kod, który wcześniej pokazałem, ten kod EG czy EC, znajduje swoje odzwierciedlenie w tym opisie i może być prezentowany w dowolnym języku. Wystarczy jedno kliknięcie, zmiana języka, tam gdzie jest ta czerwona strzałka, to jest opis w języku angielskim, ten sam produkt, te same numery, identyfikacja produktu dzięki temu jest bardzo łatwa. Dlaczego? No, po prostu tak jest to sformułowane, żeby służyć, że ETIM można wykorzystywać do komunikacji między różnymi krajami, to o czym Marcin mówił, czyli pełna wymienność informacji w zależności od kraju, od wersji. ETIM do tego bardzo łatwo może służyć. ETIM powstał w Polsce, bo chcę o tym też powiedzieć, kto w Polsce korzysta z klasyfikacji ETIM. Udziałowcami spółka ETIM jest formalnie spółką z o.o., ale została powołana przez hurtownie należące do związku SHE. Stąd ten związek jest istotny. Udziałowcami są firmy z branży elektrycznej, hurtownie. I te właśnie hurtownie wymienione tutaj są użytkownikami klasyfikacji ETIM jakby w pewnym sensie w 100%, to znaczy wszystkie bazy tych firm do tego dołączają firmy powoli z branży instalacyjno-grzewczej, ale ten standard rozwinął się tak naprawdę w branży elektrycznej i w branży elektrycznej no, osiągnął taki, mam wrażenie, efekt wiśniegowej, powoli dołączają firmy, które słyszą o ETIM-ie jako o czymś, co pozwala im łatwiej zarządzać informacją, strukturyzować tę informację produktową. Tutaj są firmy, z którymi jako ETIM Polska mamy podpisane umowy na korzystanie z klasyfikacji ETIM. To są, jak widać, nie wymieniałem tutaj firm instalacyjno-grzewczych, jest ich kilka, ale w branży instalacyjno-grzewczych dopiero zaczyna się pojawiać jako pewne wyzwanie, przy czym pojawia się jako pewne wyzwanie z inicjatywy organizacji, do której Związek ZHI należy, organizacji FEST, która bardzo mocno, właściwie od 2 lat dopiero promuje stosowanie ETIM-u również w branży instalacyjno-grzewczej. No, to chciałem powtórzyć właściwie ten obrazek, żeby podkreślić kilka cech ETIM-u, czyli właśnie tą wielojęzyczność. Mamy kilkanaście języków. Kilka języków, wersje w kilku językach są dostępne bezpłatnie, znaczy angielski, niemiecki, holenderski. Z niektórych można korzystać po uzyskaniu bazy od kolegów, to zależy z
komu co oferują. Kilka wersji jest językowych, nie jest dostępnych bezpłatnie. Między innymi Polska nie jest dostępna bezpłatnie, ale ta opłata dla użytkownika to jest kwestia kilkuset złotych kwartalnie, bo nie jest celem tej spółki zarabianie pieniędzy, celem jest utrzymanie tej klasyfikacji, opłacenie składki Yeti International, to jest rodzaj licencji, to jest też wysoka składka i wykonanie aktualizacji, bo jak mówiliśmy o aktualizacji danych i również aktualizacji zasobów, to co 2-3 lata mniej więcej pojawia się nowa wersja klasyfikacji Yeti, którą trzeba dostosować do aktualnej wersji. Posługując się Yeti-em, czy też tą strukturą, mamy zawsze pewność, o konkretnej wersji mamy zawsze pewność, że przetłumaczenie na każdy z tych kilkunastu języków, których Yeti-em jest dostępny, będziemy uzyskiwali te same informacje, ten sam zakres informacji. I jeszcze komu to będzie potrzebne? Jesteśmy, no nie wiem, czy to jest trochę zbliżone do tego, o czym mówi Marcin, ale kilka lat temu, właściwie dwa lata temu powstała organizacja, stowarzyszenie Building Smart, które należy do europejskiej organizacji Building Smart. To jest stowarzyszenie, które zostało powołane przez taką grupę inicjatywną z kilku firm wykonawczych dużych, z Mostostalu, z Hochtiefa i Barbudu, ale do tego dołączyli również producenci. Wymieniłem tylko kilku najbardziej znanych. Celem tego stowarzyszenia jest cyfrowa transformacja budownictwa. To jest dość dużo, to tak bardzo ogólnie powiedziane, natomiast de facto ma to doprowadzić do tego, że projekt budowlany, czy w ogóle budownictwo, proces budowlany będzie się składał z przygotowania materiałów, projektowania, wykonawstwa, później przekazania do użytkowania. Natomiast klasyfikacja w sektorze budowlanym doprowadzi do tego, że będzie powstawał, o czym Marcin też wspomniał, ten cyfrowy bliźniak obiektu budowlanego, co na każdym etapie od wstępnego kosztorysowania, tworzenia jakichś list, zestawień produktów, projektowania z wykorzystaniem właśnie tych obiektów BIM-owych, wykonawstwa, również te same obiekty są wykorzystywane, później przekazania tego obiektu w użytkowanie inwestorowi, a później czy właściciel przekazuje to firmie, która zajmuje się utrzymaniem ruchu, dokonywaniem wszelkich remontów, napraw, wymian, będzie dzięki temu ułatwione. Yeti-em, jako Yeti-em, jedna z nielicznych organizacji, czy może jedyna w miarę powszechna, zostaliśmy zaproszeni jesteśmy obserwatorem, partnerem Stowarzyszenia Building Smart. Między innymi dlatego, że właściwie nie ma niczego podobnego w tym zakresie instalacji. Instalacje stanowią kilkanaście procent wartości inwestycji, natomiast jeśli chodzi o utrzymanie, czy potencjalne ryzyko nieuszkodzeń, awarii, wymiany, czegokolwiek, no to kłopot jest znacznie większy niż wynikałoby z wartości zainstalowanych urządzeń czy materiałów. Komu to, mówię o Yeti-em, czy w ogóle klasyfikacji jako takiej, bo Yeti-em jest tylko, jest rzeczywiście w branży tej instalacyjnej jednej i drugiej uznanym standardem, ale na przykład Unia Europejska, to co w tej chwili będzie decydowane w ramach Zielonego Ładu, będzie głosowała w ciągu następnych kilku miesięcy taką inicjatywę dla zrównoważonych produktów, Sustainable Product Initiative. W ramach tej inicjatywy zakłada wdrożenie cyfrowego paszportu produktu. I to jest związane z gospodarką obiegu zamkniętego, ale ten cyfrowy paszport produktu i to, co oni nazywają traceability, czyli identyfikowalność produktu, będzie niezbędna w wielu procesach budowlanych. Te wszystkie elementy zaczynają się ze sobą łączyć, ponieważ ta identyfikowalność nie jest możliwa bez właściwej klasyfikacji. Do tego należałoby dodać jeszcze jakąś identyfikowalność konkretnego produktu, nie według parametrów, ale według
nie wiem, kodu EAN, czy jakiegoś oznakowania, czym zajmuje się na przykład GS1, ale w ramach tej identyfikowalności wymaganej przez Unię Europejską w przepisach, które są bardzo w tej chwili mocno dyskutowane i będą decydowane, też się będzie pojawiać. Więc ETIM jako jeden z istotnych elementów klasyfikacji zapewne będzie w tym zakresie wykorzystywany. Chcę też wspomnieć o, komu to będzie potrzebne w ramach związku z ZHI. No pomysł też jest, ma kilka lat, ale jak to w różnych organizacjach tego rodzaju proces decyzyjny jest znacznie dłuższy. Członkami, którzy uczestniczą w pracach, znaczy są członkami związku, są wymienione firmy po lewej stronie. Repozytorium, czyli taki prawdziwy PIM, którym będzie można, za pomocą którego będzie można zarządzać informacją produktową. Wspomniałem o tej inicjatywie organizacji, do której ZHI należy, to jest Unia Hurtowni Instalacyjno-Grzewczych, która na poziomie europejskim z zarządami europejskimi tych wiodących firm uzgadnia pewne cele. Powstało w maju, to zostało odpalone również trochę z powodu pandemii, European Master Data Guideline, czyli takie wytyczne do baz danych europejskie. No, coś takiego powstało, nasze repozytorium, czyli nasze, tutaj trochę wychodzące z roli odpowiedzialnego za ETIM, bo również koordynuję to repozytorium, jest zgodne z tymi wytycznymi. Podstawowe cechy, no to są cechy oprogramowania klasy PIM. Jest to, jak to się mówi w branży, natywnie zbudowane na logice ETIM-u i BME-CAD. Jest wersja podstawowa, zawierająca tylko 55 parametrów, ale to, co jest może istotne, to narzędzie, za pomocą którego będziemy zbierać te dane jako ZHI, jest już wykorzystywane, jest to zbudowane na technologii ETIM Mapper, niektórym z Państwa znane, to jest produkt firmy Media Lab, wykorzystywany już przez kilkadziesiąt firm, hurtowni i producentów z branży elektrotechnicznej, głównie jak na razie. No, jest kilka baz, nie bardzo mogę powiedzieć, kto z nich korzysta, ale no, to są bazy o kilkuset tysięcznej ilości indeksów i w całości zbudowane według ETIM-u, czy zawierające dane ETIM-u. No i to właściwie tyle, bo o tym można by długo mówić, ale to nie jest temat naszego spotkania. Znaczy, właściwie to uzgodniliśmy, że o modeling class, o ETIM MC w szczegółach powie Marcin. Ja chcę tylko powiedzieć, że skąd się wziął ETIM MC, bo być może Marcinowi nie będzie wypadało to powiedzieć. Chodziło o to, że grupa firm projektowych, instalacyjnych i również hurtowni właśnie w Holandii zrozumiała, że producenci bardzo dużo musieli płacić każdej firmie, która była gotowa tworzyć obiekty BIM-owe na podstawie ich produktów, ale w zależności od standardu, no tych standardów jest kilka. No, nie wiem, czy będzie jakiś jeden standard, czy możecie sobie wyobrazić, że będzie jeden standard opisów BIM-owych, bo ja słyszałem o tym od dawna, ale nie wiem, czy to jest możliwe, ale żeby przychodzą koledzy z jakiegoś archikada, z jakiegoś Revita i każdy kasuje producenta na niezłą kwotę za przygotowanie danych. Więc ta grupa producentów, hurtowni, projektantów uznała, że warto w ramach ETIM-u zwrócić się do ETIM-u o opracowanie standardu opisu geometrycznego produktu, żeby producent był odpowiedzialny tylko za przygotowanie danych, a firmy, które chcą wykonywać, przygotowywać te obiekty BIM-owe, na podstawie tych danych będą w stanie to robić. W tej chwili jest około 460 klas, ale to się bardzo szybko rozwija, trochę jest związane trochę ze zmianą fokusa wewnątrz ETIM International. Bardzo aktywnie w tym działają firmy holenderskie, ale dołączają właśnie w ciągu ostatnich miesięcy firmy niemieckie, francuskie, jakoś paradoksalnie Portugalczycy się tym zainteresowali, więc można się spodziewać, że ETIM MC będzie się bardzo szybko rozwijał
No i to właściwie tyle, także ja nie mam więcej, nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa. Jeśli będą jakieś dodatkowe pytania dotyczące teamu czy klasyfikacji, to bardzo proszę. Dziękuję. Dzięki Tomku. Tutaj faktycznie to, że eTeam MC i jego specyfikacja rozrasta się całkiem szybko, świadczy fakt, że jeszcze 2-3 miesiące temu, jak robiliśmy poprzednie webinarium, które też dotyczyło kwestii eTeam MC i eTeamu, to na naszym webinarium wyliczyliśmy wtedy poniżej 400 klas. Teraz widzę, że już jest przeszło 460 klas produktowych. Także specyfikacja eTeamowa w kontekście modeling klas faktycznie się rozwija zasadniczo szybko. A nawiązując do samego MC, czym on tak naprawdę jest? Jeżeli wejdziemy na stronę eTeamu i zobaczymy konkretne produkty, w tym przypadku mamy tutaj grzejnik konwekcyjny, czyli konwektor, który ma swoje zdefiniowane eTeam feature'y, czyli atrybuty, o których wspominał Tomek, one bardzo często są, w zasadzie zawsze rozpoczynają się od dwóch liter EF, czyli eTeam feature, czyli atrybut eTeamowy. Jeśli chodzi o kwestie związane z MC, one mogą wyglądać troszkę inaczej i widzimy tutaj, że pomimo tego, że mamy eTeam feature w sekcji, w tabelce code, jeżeli Państwo widzą tą tabelkę teraz na ekranie, to oprócz tego mamy jeszcze drawing code i to są już atrybuty opisane właśnie w standardzie MC. I mamy tutaj atrybuty DN1, DN2 i tak dalej. Są to atrybuty opisujące geometrię. I tu jest przykład takiego konwektora. To jest specyfikacja opisu geometrii ściągnięta bezpośrednio ze strony producenta. Mamy tutaj kod klasy MC, czyli MC00174. Mamy zdefiniowane wymiary. Wiemy, co dane wymiary znaczą. Widzimy tutaj wymiary, troszkę są za małe literki, żebym mógł je zdefiniować, ale H1, H2 i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy dokładnie, co znaczy H1, wiemy dokładnie, co znaczy H2, wiemy, co znaczy DN2, DN3, DN7, bo mamy tą specyfikację, mamy ten rysunek techniczny. Na podstawie takiego rysunku technicznego można przygotować generyczny obiekt beamowy. Generyczny, czyli taki, którego można wysterować parametry, którego geometrię można wysterować odpowiednimi parametrami zgodnymi ze standardem MC, i który może być wykorzystywany przez wielu producentów, ponieważ każdy z nich może dostarczyć nie tylko dane w formacie eTeam, ale też w formacie eTeam MC i tym samym nie tylko wprowadzić dane, metadane do obiektów beamowych, ale też wysterować odpowiednio generyczny obiekt oparty na modelu eTeam MC. Obecnie w ramach BeamStreamera prowadzimy współpracę z firmami, które tworzą obiekty beamowe, również obiekty beamowe w oparciu o eTeam MC i takie obiekty generyczne też są chętni licencjonować producentom, także producenci nie muszą za każdym razem zamawiać gotowych obiektów beamowych, tworzyć ich od podstaw, aczkolwiek mogą też to zrobić, ponieważ chcą na przykład wzbogacić swoje obiekty beamowe o dodatkowe funkcjonalności, które na przykład standard MC nie opisuje, a które są kluczowe na przykład do użytkowania takich obiektów. Opowiem też o tym w dalszej części spotkania, aczkolwiek jeżeli jest możliwość i wystarcza to, co jest zdefiniowane przez MC producentowi, teoretycznie producent może mieć swoje obiekty beamowe z własną geometrią, z własnymi danymi, bez konieczności ich tworzenia. Musi tylko i aż oczywiście, no bo trzeba jednak te dane dostarczyć, czyli dane opisujące geometrię i dane opisujące metadane, aczkolwiek samej logiki i utrzymania obiektów beamowych nie musi realizować, ponieważ może to działać niejako na szablonie zgodnym ze standardem, w tym przypadku tym standardem jest eTeam MC. Więc jak to działa tak naprawdę? Jeżeli przypomnimy sobie nasz poprzedni slajd, związany z
z tym, czym są obiekty BIM-owe. Powiedzieliśmy, że obiekty BIM-owe to tak naprawdę dwa rodzaje danych, dane geometryczne i dane niegeometryczne, tak zwane metadane. One sumarycznie tworzą nam obiekt biblioteczny. Jeżeli przełożymy to w tym momencie na kwestię związaną z ETIM-em i ETIM-MC, można powiedzieć, że geometria jest opisywana parametrami MC, a dane niegeometryczne opisywane są atrybutami ETIM-owymi, czyli ETIM-featureami. I teraz jeśli chodzi o kwestię teoretyczną, myślę, że już powoli będziemy podsumować. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób, żeby zaprezentować Państwu, w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystać ETIM oraz ETIM-MC do tworzenia obiektów BIM-owych, chciałbym jeszcze zapytać naszego dzisiejszego gościa o kilka kwestii związanych z ETIM-em. Jedną z nich dotyczy tak naprawdę branży HVAC, czyli branży Heating, Air Condition, Ventilation. Ona mimo wszystko wprowadziła, zaakceptowała ETIM niejako później niż branża elektryczna. Tomku, powiedz mi, dlaczego tak się stało? No to jest kilka powodów. Znaczy, no, tam, gdzie koledzy odczuli taką potrzebę, ta branża trochę się różni. No, również to doświadczenie z Polski wskazuje na to, że jest różnica. Natomiast no, po prostu tak było. Tam nie chcę wchodzić w szczegóły, może takie pewnych działań, ponieważ w tej branży istniały różnica opinii co do tempa wdrożenia klasyfikacji ETIM w branży w kilku wiodących krajach, więc tam było trochę takiej polityki. Natomiast no, nie było takiej potrzeby, myślę, że też wymiana sensownych, mocno technicznych danych w tej branży była troszkę mniej potrzebna. W tej branży jest więcej łazienek, więcej kafelków, mniej było jeszcze kilkanaście lat temu, czy 20, czy 25 lat temu, mniej było urządzeń, które wymagały rzeczywiście i bardzo dokładnej specyfikacji technicznej. Plus trochę polityki takich paraliżu decyzyjnego w kilku krajach i stąd ten problem. Znaczy stąd, może nie opóźnienie, po prostu nie było takiej potrzeby od razu. Rozumiem. A wspomniałeś też o FEST, czyli o Unii Hurtowników Europejskich i o standardzie EMDG. Z tego co wiem, EMDG obecnie jest w zarządzaniu ETIM International i moje pytanie jest takie, dlaczego w ogóle powstało EMDG, czemu tak naprawdę nie jest to realizowane w standardzie ETIM i musiał powstać dodatkowy standard, który niejako też będzie w zarządzaniu ETIM-u? To nie jest w zarządzaniu, to jest tak naprawdę w utrzymaniu. Znaczy, no FEST zapłaciło tam nieduże pieniądze. Ten maintenance nie oznacza zarządzania czy przejęcia odpowiedzialności, ale no, utrzymanie. Było kilka pomysłów, ja dołączyłem, znaczy to jest też pomysł sprzed, nie wiem, 4-5 lat kolegów ze Skandynawii, ale również Holendrzy, Austriacy, Niemcy się w to dość mocno włączyli. Chodziło o to, że wymiana informacji między zglobalizowanymi, może na rynku europejskim, z europeizowanymi firmami nastręczała mnóstwo problemów. Te przepływy towarów były duże, ze względu na różnice w standardach, różnice w nazewnictwie, parametrów nie tylko technicznych, taka inicjatywa powstała. Nie wiem, w którą stronę, czy powiedziałbym, nikt może nie wie, w którą stronę to pójdzie i w jaki sposób to się przekształci, czy to nie zostanie w jakiś sposób wchłonięte przez poszerzony ETIM, czy będzie istniało jako oddzielny standard. Jest kilka firm, które zdecydowały się korzystać ze standardu EMDG. Repozytorium Związku ZHI no, zawiera te elementy, no, jest zgodne w tym sensie, że nie ma żadnej sprzeczności, nie zawiera tyle elementów co EMDG, bo EMDG jest znacznie szerszym standardem, zawierającym również w sobie parametry ETIM-owe. To była inicjatywa, w której potrzeba było więcej danych, nie tylko danych ETIM-owych, opisujących parametry techniczne, opisujące również parametry logistyczne, również pewne standardy dotyczące innych elementów, jak to pliki dotyczące certyfikatów, parametry logistyczne itd. Więc to było coś, co powstało jako taki głos oddolny z kilku krajów i kilku hurtowni
no, wiodących na rynkach, nie wiem, austriackim czy niemieckim, i kilkunastu no, europejskich liderów, jeśli chodzi o producentów. W którą stronę i jak to się skończy, nie wiem, natomiast to jest bardzo mocny głos branży, która uważa, że wymiana informacji w tym zakresie była za droga, zbyt kłopotliwa i że trzeba ją zestandaryzować. Jak mówię, no to jest coś, co tak naprawdę zostało ogłoszone trochę z opóźnieniem z powodu pandemii w maju. Była oficjalna konferencja prasowa. Jak to się rozwinie, nie wiem, ale coś, co powstało, co jest chęcią, czy będzie zmierzało do zestandaryzowania wymiany informacji w tej branży instalacyjno-grzewczej na następne lata. Ale co się to przekształci, zobaczymy. Bo pomysłów jest też bardzo dużo, ale na razie zatrzymaliśmy się, znaczy jako tacy skromni, pokorni uczestnicy tego procesu, mówię o związku ZHI, ale jesteśmy obserwatorami, uczestniczyliśmy w tych spotkaniach, jakiś tam głos wnieśliśmy, no, tak, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. To dotyczy, znaczy, to może jeszcze jedna uwaga, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. W wielu firmach, być może również Krzysztof o tym chciał powiedzieć, że w wielu firmach nie docenia się, u producentów nie docenia się ilości pracy, jaką się wkłada w obróbkę informacji. Przygotowanie, wysyłanie i tak dalej. Standaryzacja bardzo, bardzo w tym pomaga. Mówimy, kiedy przestałem pracować w jednej z firm hurtowni, no wydawało mi się, ta firma akurat dobrze zarządza informacją, wydawało mi się, że ten aspekt jest niedoceniany i przez hurtownię, ale to się bardzo szybko zmienia, ale nadal jeszcze przez producentów. I myślę, że te wszystkie działania, o których tutaj mówimy, muszą przyspieszyć ten obieg informacji, dlatego że to również jest takie bardziej doświadczenie z branży elektrycznej, bo też jesteśmy jako SHE członkami organizacji EUEW i jest tam taki obserwator wynajęty przez EUEW, może obserwator bardziej niż lobbysta, który śledzi te procesy podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej. Ten aspekt elektronicznej wymiany informacji będzie bardzo mocno postawiony teraz w ramach tego Zielonego Ładu i fali renowacji. Jest to spowodowane tym, co już powiedziałem, gospodarka obiegu zamkniętego, ale również ta nowa strategia energetyczna Unii będzie doprowadzała do tego, że Unia będzie stawiała takie zasady, że bez sprawnej wymiany informacji bardzo trudno będzie firmom, które nie potrafią tego robić, konkurować na rynkach europejskich. Mówię tutaj również o producentach. Rozumiem. W ogóle sama kwestia, o których wspomniał Krzysztof, że im jest bardzo trudno, im też trzeba pomóc wyjść na te rynki europejskie i moim zdaniem ETIM i tego typu inicjatywy pomagają w rozmawianiu tym samym językiem, co mówi no, reszta Europy. Nie powinniśmy tutaj stawiać na jakieś własne rozwiązania czy własne myślenie, tak, że a jakoś się uda, no jesteśmy częścią Europy i niech tak zostanie. Jeśli chodzi o samo EMDG, to jeżeli Państwo interesuje zgłębienie tego tematu, to proszę śledzić nasz profil na LinkedInie bądź od czasu do czasu zajrzeć na naszą stronę beamstreamer.com, ponieważ już w czwartym kwartale odbędzie się webinarium właśnie poświęcone tematyce tego standardu. A mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, Tomku, ponieważ tutaj zauważyliśmy, że w bardzo krótkim czasie z niecałych 400 zrobiło się przeszło 450 ETIM klas na przestrzeni, myślę, że około 2 miesięcy, to wygląda na to, że ETIM International bardzo aktywnie działa w obszarze ETIM MC. Powiedz mi, jakie plany związane są właśnie z tym standardem? To ETIM International dostarcza raczej standard i akceptuje, przyjmuje do wiadomości, no ponieważ jest no, ta składka, o której wspomniałem, która jest dość, no, dość kosztowna, ale to może jest kosztowna dla nas stosunkowo niezamożnego rynku. Te nowe klasy są przygotowywane w wielu krajach i są proponowane przez producentów i akceptowane przez ETIM International. ETIM International ma tutaj rolę koordynatora, weryfikatora, walidatora, natomiast to jest przygotowane przez rynek po prostu. Producenci, no, rozmawiałem kilkanaście dni temu z koordynatorem ETIM International, pojawia się nowa osoba w ETIM International od lipca, znaczy kolejny etat,
w dużej części właśnie poświęcone, jego praca Nowego Człowieka będzie poświęcona na sprawy związane z modeling class, dlatego że no myślę, że jest oczywiste, że ten proces projektowania, a później tworzenia tego cyfrowego bliźniaka budynku nadchodzi. Znaczy ta technologia będzie być może jedyną, dzięki której będzie proces budowlany przechodził. No nie chcę wchodzić w anegdotki, ale ja 3 lata temu, 4 lata temu kolega, który gdzieś tam był jakiś projekt przebudowy ambasady w Moskwie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilka lat temu wysłało taki okulnik, żeby zrobić inwentaryzację w technologii BIM-owej wszystkich obiektów, wszystkich ambasad należących polskich. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Kolega do mnie zadzwonił, bo mówi, ja nie wiem, o co chodzi. To wyjście przed szereg, ale na przykład przetargi publiczne w Norwegii są wyłącznie w technologii BIM-owej rozstrzygane. Bez tej technologii żadna dokumentacja nie zostanie dopuszczona do przetargu w wielu krajach. A myślę, że Unia Europejska i Komisja Europejska ten proces będą bardzo mocno chciały przyspieszyć, również dlatego, że mają tutaj ogromną przewagę technologiczną nad powiedzmy, firmami z innych krajów. Dzięki Tomku za odpowiedź, bardzo, bardzo obszerną. Jeszcze mam takie jedno szybkie pytanie, bo już jesteśmy troszkę poza czasem, dla Krzysztofa. Krzysztofie, powiedz mi, czy UPIN planuje jakieś działania w kierunku e-teamu? Tak, mamy od razu już przygotowane miejsce w bazie na klasyfikację zgodną z e-teamem, więc ten problem nie istnieje. Ci producenci, którzy taką klasyfikację będą mieli przygotowaną i przekażą nam do publikacji, zostanie ona w postaci takiego właśnie kodu udostępniona. Mamy w tej chwili ponad 50 różnych rekordów zawierających informacje podzielone na 3 grupy, podstawową, poszerzoną i pełne takie dane, więc podstawowa to są potrzebne dane tylko głównie do identyfikacji, do bezbłędnej identyfikacji produktu. Poszerzone to są dane logistyczne i informacje uzupełniające, chociażby taka ciekawa informacja o czasie dostawy, co jest dość istotnym elementem przy planowaniu czy udzielaniu odpowiedzi klientom. I ostatnia rzecz to są wszelkiego typu załączniki właśnie w postaci plików zdjęć, rysunków technicznych, certyfikatów, testów i oczywiście obiektów. I takie wszystkie formy działania zostały od początku założone i w tej chwili czekają tylko na dane, które producenci powinni nam jeszcze cały czas dostarczać. Rozumiem. Dobrze, dziękuję Ci, Krzyśku, za odpowiedź. Przejdźmy teraz do części podsumowującej do obszar e-teamowy i e-team MC, a mianowicie do części DEMA. I w ramach DEMA co zostanie zaprezentowane? Ponownie wykorzystamy platformę BeamStreamer, w tym przypadku już nie wykorzystamy pluginu Revit dla uproszczenia, skupimy się tylko i wyłącznie na panelu administracyjnym back-office i panel administracyjny back-office zostanie podłączony pod inne źródło danych i zostanie wykorzystany zupełnie inny obiekt wzorcowy niż miało to miejsce w przypadku pierwszej części demo, czyli zamiast tego wykorzystamy repozytorium e-teamowe oparte na e-team mapperze, do którego dostęp udzielił nam e-team Polska, także dzięki Tomku za to. Również komunikacja z repozytorium e-teamowym odbywa się poprzez API. Różnica polega na tym, że nie przekazujemy w API atrybutów, ale przekazujemy kody e-teamowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie generować obiekty BIM-owe nie tylko w jednej wersji językowej, ale tak jak już wcześniej Tomek opowiadał, jesteśmy w łatwy sposób w stanie generować obiekty BIM-owe w różnych wersjach językowych. Co więcej, zamiast customowego, dedykowanego obiektu BIM-owego wykorzystano model wzorcowy właśnie w oparciu o standard e-team MC. Czyli teoretycznie obiekt taki może być wykorzystywany jako szablon przez wielu producentów, którzy są właśnie zgodni ze standardem MC. Co jeszcze zostało zrobione, czego nie mieliśmy w pierwszej części webinarium, to weryfikacja jakości danych. Ponieważ BeamStreamer Backoffice podłączony jest pod e-team API, które umożliwia nam zweryfikowanie, że dana klasa obiektów powinna zawierać konkretne
zestawy atrybutów, tak zwanych get-in feature'ów. Co więcej, mamy możliwość zweryfikowania, jakie konkretne wartości, czyli tak zwane EV, eTeam value, dany eTeam feature, czyli atrybut powinien mieć. Możemy nie tylko zweryfikować pod kątem jakości, czy mamy wszystkie atrybuty, ale też czy ich wartości są poprawne. I w ramach dema pokażemy, jak takie coś zostało zrealizowane. W tym celu odpalę film. Który to zobrazuje. Obecnie jesteśmy w repozytorium eTeamowym, w którym zdefiniowany został konwektor. Wprowadziliśmy do niego odpowiednie zestawy cech, zarówno cech eTeamowych, jak i cech geometrycznych opisanych w standardzie eTeam MC. Przedstawiony Państwu wcześniej PDF reprezentował rysunek techniczny modelu generycznego opartego na eTeam MC. Teraz wybieramy system klasyfikacji. W tym przypadku wybraliśmy klasyfikację eTeam 7. Tomek wspomniał o tym, że co 3 lata tworzona jest nowa wersja standardu klasyfikacji eTeam. Obecnie aktualną wersją jest eTeam 8, niedługo będzie eTeam 9. Oprócz tego jeszcze jest, w sumie nie mówiliśmy o tym, Tomku, eTeam Dynamic, czyli taka klasyfikacja, która się zmienia na bieżąco. Tutaj akurat na przykładzie demo wykorzystaliśmy standard eTeam 7. Jesteśmy podpięci pod repozytorium eTeam, pobieramy z niego dane i na podstawie eTeam klasy jesteśmy w stanie zwalidować, czy mamy wszystkie dane poprawne, czy których danych nam brakuje. Czyli mamy tutaj dodatkowy aspekt tak zwanego data quality. Poza tym reszta wygląda całkiem podobnie. Tutaj widzimy, że możemy generować też obiekty BIM-owe na różne inne regiony. W tym przypadku poprzez skorzystanie z eTeam API moglibyśmy tutaj wygenerować na podstawie eTeam feature'ów, czyli atrybutów eTeamowych, różne wersje językowe obiektów BIM-owych. I rozpoczynamy proces synchronizacji danych, czyli wstrzykiwania danych z repozytorium eTeam, wykonywania translacji tych danych poprzez łączenie się z eTeam API i w tym przypadku skorzystamy z polskiej wersji językowej, czyli zastąpimy kody eTeamowe danymi już przetłumaczonymi. I mamy już tutaj zdefiniowany obiekt. Obiekt zawiera część danych eTeamowych i zawiera część danych MC. Dane MC były nam w stanie wysterować geometrię obiektu wzorcowego. Dane eTeam stanowią część metadanych. Otwórzmy teraz ten obiekt w systemie BIM-owym. Jest to akurat Autodesk Revit. Widzimy, mamy tutaj dane eTeam MC wstrzyknięte bezpośrednio. Mamy tutaj też sekcję danych już przetłumaczonych w języku polskim w kontekście eTeamu. Ale zanim skończymy to prezentację, chciałbym powiedzieć, że możemy jeszcze wykorzystać eTeam i samogenerowanie i synchronizację danych do innego celu. Ponieważ BIM umożliwia nam nie tylko tworzenie, BIM Streamer umożliwia nam nie tylko tworzenie obiektów BIM-owych, ale możemy też na jego podstawie generować pliki CAD-owe. I tutaj pokazujemy, że oprócz wygenerowania obiektu rewitowego pobierzemy kilka wygenerowanych automatycznie plików CAD-owych. Te pliki CAD-owe są zwymiarowane zgodnie z danymi, które zostały dostarczone przez repozytorium eTeam. One są wszystkie w skali, ponieważ są one generowane na podstawie modelu wzorcowego, który został przygotowany na podstawie eTeam MC. Także jak tutaj widzicie, nie tylko stworzyliśmy pliki BIM-owe, ale byliśmy w stanie również stworzyć pliki CAD-owe, co więcej w skali ze zwymiarowanymi danymi. I tak wygląda trochę teorii, trochę praktyki, aczkolwiek chciałbym Wam pokazać, jak zarządzanie wielokanałowe, czyli takie BIM Omnichannel,
został wdrożony już, można powiedzieć, w środowisku rzeczywistego producenta, nomen omen członka SPIUG-u, a mianowicie mówię tutaj o firmie Uponor. Dla uproszczenia skupimy się tylko i wyłącznie na części biblioteki online'owej, którą firma Uponor udostępnia już do pobrania swoim użytkownikom. Ja na potrzeby tej prezentacji udostępnię teraz swój ekran. I przejdę na stronę firmy Uponor. Jak Państwo widzą, link do strony bim.uponor.com, czyli tak naprawdę całe oprogramowanie BIM Streamer zostało zainstalowane na serwerach producenta. Obecnie firma serwuje informacje o produktach z przeszło 30 różnych krajów. Każdy kraj zawiera język lokalny oraz język angielski. Przejdźmy w takim razie do strony biblioteki BIM-owej. Biblioteka BIM-owa oczywiście ma różnego rodzaju udogodnienia związane z filtrowaniem, z wyszukiwaniem produktów. Zarówno mogę je wyszukiwać poprzez filtry, poprzez szybkie wyszukiwanie, bądź nawigując po hierarchii produktowej. Wejdźmy teraz na przykład do rozdzielaczy i otwórzmy sobie przykładowy plik BIM-owy. Ten plik BIM-owy został wygenerowany właśnie za pomocą backoffice'u BIM Streamera poprzez połączenie modelu wzorcowego oraz danych dostarczonych z zewnątrz. Oprócz tego wygenerowana została cała galeria produktowa, ale to nie wszystko, ponieważ ten konkretny rozdzielacz dostępny jest w przypadku Polski w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, siedmiu, ośmiu, no kilku wariantach, nawet nie chcę już mi się liczyć ilu. Jak zmieniam sobie warianty, widzimy, że obiekt BIM-owy się zmienia, również jego reprezentacja graficzna, jak również galeria, którą widzimy pod spodem. Te wszystkie rzeczy zostały wygenerowane w sposób automatyczny, ale powiem Wam coś więcej. Jeżeli zmienimy teraz kraj, na przykład na Hiszpanię, okaże się, że w Hiszpanii ten produkt dostępny jest tylko w jednym wariancie. Czyli mamy zupełnie inny zasięg produktowy, zupełnie inne portfolio produktowe i dzięki danym z PIM-u i dzięki automatycznemu wstrzyknięciu ich do obiektów BIM-owych jest możliwym sprawne zarządzanie bardzo dużym portfoliem produktowym. Obecnie, o ile dobrze pamiętam, Uponor, przynajmniej to było na początku lutego tego roku, generował około 80 tysięcy różnego rodzaju plików BIM-owych i CAD-owych dla przeszło 30 regionów i ponad 20 wersji językowych, całkowicie zautomatyzowany sposób. Jeżeli są Państwo zainteresowani, w jaki sposób platforma Uponora działa, to zapraszam do obejrzenia nagrania z webinarium poświęconego stricte właśnie tej platformie, na której Michał Ledziński, czyli Head of BIM w Uponorze, opowiada o wszystkich funkcjonalnościach związanych z nowym rozwiązaniem Uponora, właśnie z BIM Omnichannelem. Teraz mamy czas na Państwa pytania. Z tego, co widziałem, były dwa pytania w kolejce. Pierwsze pytanie od Pana Grzegorza. Zestaw jakich parametrów, to pytanie dotyczy się UPIM-a. Jaki zestaw parametrów znajduje się w UPIM-ie? Czy mowa tutaj o parametrach geometrycznych? Także myślę, Krzysztofie, że to jest pytanie do Ciebie. No więc pożądane są pełne zestawy danych, natomiast część producentów no niestety nie dała nam kompletu i prezentujemy tylko te dane, które otrzymaliśmy lub które są w ogóle wygodne. I tak jak już powiedziałem wcześniej, bo miałem okazję wspomnieć na ten temat kilka zdań, są to dane podstawowe. Zawierają one kody produktu, jego numer EAN, jego nazwę, identyfikują producenta i podają też
cenę. Są to dane absolutnie niezbędne do tego, żeby móc taki produkt zamówić, czyli jest to techniczna pomoc dla firmy handlowej, dystrybucyjnej, żeby taki produkt można było zamówić i nie popełnić przy tym błędu. A potem idą już te dane uzupełniające, potrzebne czy dla logistyki, czy potrzebne dla dodatkowej pracy poszukiwanych. Bardzo ciekawą formą danych są opisy, do którą zachęcamy naszych dostawców, gdzie mogą tak otagować ten swój produkt, żeby on przy wpisaniu tych danych i użyciu ich potem w ramach takich wyszukiwarek elektronicznych, żeby to był po prostu łatwo znajdowany produkt na podstawie słów kluczowych. I to jest też element, który jest takim ciekawym elementem. Ja nie będę mówił o tym, że można umieścić dowolną ilość załączników, nie ograniczamy tego w bazie, mamy takie możliwości, że to nie jest przez nas tutaj w żaden sposób poddane restrykcjom. I tam mogą być wszystkie dokumenty, jakie tylko producent ma i chce udostępnić swoim klientom jako dane. Forma tego udostępniania techniczna też jest, może być na wiele sposobów zrealizowana, ale nie będzie to chyba dzisiaj przedmiotem tego spotkania. Gdyby ktoś potrzebował bliższe informacje, to na stronie upim.com są wszystkie dane, jest kontakt, w sensie kontakt do nas i można wysłać zapytanie, bardzo chętnie odpowiemy. Jeżeli ktoś chce zostać użytkownikiem tej bazy, nie ma dla profesjonalistów żadnych ograniczeń, udostępnimy jak najbardziej. Jeżeli ktoś reprezentuje producenta czy organizację, która zajmuje się sprzedażą, oczywiście może także zostać administratorem takich grup użytkowników, którą będzie sobie sam zakładał. I w związku z tym te wszystkie narzędzia są przyjazne, bardzo łatwe do obsługi. Praktycznie mamy taki samouczek dla klientów, którzy chcą cokolwiek na ten temat, powiedzmy, powiększyć swoje kompetencje, ale w większości wypadków jest to zupełnie niepotrzebne. Klienci intuicyjnie od razu trafiają na właściwe formy obsługi i nie zadają nam w tym zakresie żadnych pytań. Więc to też jest dowód na to, że dobrze żeśmy te funkcje przemyśleli i formę interfejsu dla użytkownika, gdzie on nie musi się męczyć i nie musi się pytać o nic. I proszę zauważyć, że jeżeli, oczywiście mówię w tej chwili o tej aplikacji webowej, bo równolegle działające API jest chyba najbardziej takim wartościowym elementem tej platformy, gdyż umożliwia kontakt poprzez API do baz danych setek producentów. Jest to absolutnie nie do powtórzenia w żadnej innej konfiguracji, gdyż wtedy wiemy dobrze, jak to wygląda z łączeniem się poprzez API, ile czasu zajmuje przygotowanie tego przez zespoły informatyków po obydwu stronach, a tutaj pokonać tylko jeden taki próg. Nasza, powiedzmy, tego komunikacja przez API, do API jest dobrze opisany, przez co tak samo właściwie nikt nam nie zadaje pytań, jak dostaje tą informację, wiedzą, co mają zrobić i to im od razu działa. Także okay. To są takie przetestowane przez nas te funkcje. Ta platforma rzeczywiście funkcjonuje. Te 1 250 000 produktów nie stanowi problemu dla wydajności systemu, więc także o te rzeczy dbaliśmy od początku i udało nam się to, wydaje, w pełni zrobić, co zresztą nasi użytkownicy doceniają. Dzięki, Krzyśku. Tutaj mam kolejne pytanie, myślę, że już ja na nie spróbuję odpowiedzieć, czyli pytanie od pana Szymona, w jaki sposób można zweryfikować poprawność danych wymiarowych ETIM? Myślę, że chodzi tutaj stricte o dane ETIM MC, także jest na to kilka sposobów i nie chcę teraz przybliżać ich wszystkich, ponieważ będzie to tematem jednego z naszych przyszłych webinariów, które planujemy na czwarty kwartał tego roku.
ale faktycznie generalnie weryfikacja danych niegeometrycznych jest relatywnie prosta w Etimie, ponieważ mamy dostęp do Etimapi. Jeśli chodzi o dane geometryczne, tutaj kwestia jest bardziej wyrafinowana. Oczywiście najprostszym sposobem weryfikacji jest to, czy w momencie tak zwanej synchronizacji, czyli wstrzyknięcia tych danych, model finalny faktycznie nie generuje żadnych błędów, które można w jakiś sposób przechwycić i wyświetlić użytkownikowi, takiemu panelu administracyjnemu, jakim jest chociażby BeamStreamer Backoffice. Aczkolwiek jest wiele innych strategii, które umożliwiają weryfikację poprawności generowania takich modeli, takich obiektów BIM-owych, również z możliwością tworzenia testów testujących wygenerowane finalne obiekty BIM-owe, ale myślę, że to już jest temat zdecydowanie wykraczający poza obszar dzisiejszego spotkania. Jeżeli, panie Szymonie, ma pan więcej pytań, to zapraszam po prostu do kontaktu bezpośredniego i z chęcią udzielę takich odpowiedzi, albo po prostu śledzenia naszego profilu na LinkedInie, bądź odwiedzania naszej strony z informacją o nowych webinarach. Tutaj widzę, że jeszcze było jedno pytanie pana Grzegorza, ale ono jest w sumie już odpowiedziane przez pana Krzysztofa. Dobrze, czy są jeszcze jakieś inne pytania, które chcieliby państwo, żebyśmy poruszyli? Myślę, że tak możemy poczekać jeszcze około 30 sekund na pytania. Pytanie do pana Krzysztofa. Czy za pomocą UPIM oprócz danych katalogowych i często informacyjnych można udostępnić również parametryczne modele, w sensie kompletne rodziny? Zasadniczo my prezentujemy takie obiekty, jakie przygotowuje i dokumentację, jaką przygotował producent. Czyli są tam i pliki 3D, i są tam obiekty BIM-owe, ale po prostu gotowe, które pasują, są tam często tabele danych, na przykład w postaci tabeli właśnie mocy czy innych parametrów montażowych, wyrobów i tak dalej. Natomiast to są rzeczy, które są w formie załączników. I tutaj pytanie pana Grzegorza jak najbardziej jest trafne. Po prostu to są gotowe już informacje. My nie łączymy ze sobą tych elementów, tak jak tutaj to pan Marcin prezentuje w przypadku Etimu i innych właśnie tutaj. No nie będę wchodził na podwórko tutaj Tomka, niech on sam się tłumaczy. Są to obiekty takie, jakie producent przedstawił, i to jest też jeszcze jedna rzecz chyba istotna, że prezentując te dane można uzyskać przewagę konkurencyjną. Jest to apel do producentów, żeby zwracali właśnie uwagę na te dane, bo one naprawdę są ważnym elementem decyzji o zakupie, jeżeli te dane są na miejscu i są wyczerpujące. Jeśli ja mogę uzupełnić pytanie pana Dominika, myślę, że byłaby taka możliwość, żeby te dane były niejako wracały do UPIM-a za pomocą takiego sprzężenia zwrotnego z BeamStreamerem, czyli teoretycznie UPIM mógłby być zintegrowany za pomocą API z BeamStreamerem, UPIM mógłby zawierać w sobie modele wzorcowe oraz dane, moglibyśmy je u nas zsynchronizować i z powrotem odesłać, czyli takie sprzężenie zwrotne myślę, że byłoby możliwe. Jeszcze w jaki sposób UPIM zasilanie z danymi? Jeszcze jedno takie zdanie. UPIM w tej chwili zawiera około 55 rekordów z różnymi danymi. Jak zakładaliśmy, to było około 20, ale okazało się szybko, że to jest niewystarczające, więc jesteśmy na 50 kilku i jedziemy jeszcze dalej. Czy możliwa jest integracja UPIM-a z systemami PIM-owymi producentów? Tak, jak najbardziej tak. I jesteśmy otwarci z kilkoma producentami, z którymi zawarliśmy jakby powiedzmy współpracę na samym początku, żeśmy wspólnie testowali różne formy transmisji danych i walidacji. To była bardzo ważna praca, dlatego że potem zwracając się już do kolejnych, mieliśmy gotowe ścieżki działania i te ścieżki spełniają swoją funkcję. Okej, okay. Czy są jeszcze jakieś pytania związane z Etimem, związane z UPIM-em, związane z zarządzaniem obiektami BIM-owymi? Jeżeli nie ma, to myślę, że będziemy mogli powoli zamykać spotkanie. Ja jeszcze na sam koniec chciałbym państwa zaprosić na kolejny webinar organizowany przez BeamStreamera z obszaru
właśnie z zarządzania informacją BIM-ową, z zarządzania bibliotekami BIM-owymi i z weryfikacji w tym momencie jakości danych w ramach obiektów BIM-owych. Naszymi gośćmi będą Ronald Dominici z CoBuildern France, czyli z systemu do definiowania tak zwanych data template'ów związanych z konkretnymi produktami, z konkretnymi klasami produktów, i Adam Konca, czyli project manager projektu BIM Streamer, który pokaże właśnie demo, w jaki sposób taka walidacja jakości danych może wyglądać. Oczywiście zapraszam również na naszą stronę, jeżeli tematyka obiektów BIM-owych w kontekście producentów jest dla Państwa interesująca. Zapraszam do zapoznania się z nagraniami z poprzednich sesji. Na chwilę obecną chciałbym jeszcze podziękować panu Januszowi Starościkowi za możliwość zorganizowania tego webinarium w ramach SPIUG-u i oczywiście chciałbym podziękować naszym dzisiejszym gościom, czyli Krzysztofowi oraz Tomaszowi z UPMIS E-Team Polska. Panowie, bardzo dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze dodam na koniec, że jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem prezentacji z dzisiejszego spotkania, kontaktu do naszych prelegentów, bądź chcieliby Państwo porozmawiać o ewentualnej współpracy dotyczącej zarządzania informacją produktową w kontekście obiektów BIM-owych, oczywiście można zrobić teraz screenshot tego slajdu i napisać do mnie maila bezpośrednio. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.